Cześć, tu Krzywu Golonka i Dominik Rupiński. Witajcie na kanale Rusz Szyska, gdzie dzisiaj taneczno-sportowy challenge. Jak żeśmy to zrobili? Idealnie razem. Mamy dla Was dzisiaj dwa fantastyczne... Mamy dzisiaj dla Was dwa sportowo-taneczne challenge, ale żeby nie było tak łatwo, wykonamy to w strojach... Sumo. Czyli będziemy, myślę, dwa razy więksi, dwa razy cięższy i dwa razy bardziej pojemniejszy i pewnie dwa razy wolniejsi. Sobie nam to wyjdzie. Tak. Ale najpierw Dominik podejmie moje wyzwanie taneczne. To ja nauczę go kilku ruchów w strojach sumoki, a następnie myślę, że on rzuci mi jakie wyzwanie? Coś czuję, że sportowe. Piłkarskie. Piłkarskie. Zupełnie odwróciliśmy kolej rzeczy. Tego się chyba po nas nie spodziewaliście. Zobaczcie więc, jak to wszystko będzie wyglądać. Dobra, przepraszam, pomyliłem, nastąpił malutki błąd, mianowicie ubrałem strój w drugą stronę. Czas więc zmierzyć się w pojedynku tanecznym z mistrzem tańca Dominikiem, ale może w tym stroju sumoki uda mi się zamarkować kilka ruchów. Najpierw myślę, że to ja utworzę choreografię. Tak. Ty spróbujesz ją powtórzyć? Oczywiście. A na koniec stoczymy pojedynek. Dobra. Jakie mam szanse? Większe. Tak? Większe niż przedtem, w takim stroju. Dobra. Zatem pierwszy ruch jest bardzo nienaganny. Pamiętaj o tym, żeby ugiąć odpowiednie nogi w ten sposób. Dobra. Raz. A i dwa. Się wrócę? Trudno? Dobra. Taki spot. Jeszcze raz. Jest tak. I dwa. Raz. I dwa. Trzy razy musisz powtórzyć, trzy razy. Proszę. To nie takie łatwe w tym stroju. Świetnie. Ale zauważcie, idealnie, że podczas tego ruchu jego obwód klatki piersiowej zwiększa się. I o to chodzi, bo chciałem uwydatnić tutaj mięśnie górnej partii naszego ciała. Więc to już mamy, w związku z tym lecimy dalej. Raz, dwa, trzy i uwaga teraz. Wow, ile razy? Też spuszczamy troszkę powietrza. I drugą stronę. Dobra. Dobra. Jej. Świetnie. Rundka w prawo. Tak jest. Rundka w lewo. Powtórz dobra całą choreografię. Ojejku. To jest moja choreografia, którą jeżeli przypomnę sobie czasy dyskotek szkolnych, kiedy stałem przy rogu i czekałem na ten moment, kiedy usłyszę tą jedną, jedyną piosenkę. Co tak tańczyłeś? To choreografia nie działała, ale dzisiaj może zadziała. Proszę, jeszcze dobra raz. Więc tak. Raz, dwa, trzy. W prawo. O. W prawo, w lewo. Po dwa razy? Dwa razy? O matko. Dobra. To musi być dużo. Dobra. Bo jak jest coś dobre, to musi być dużo razy. Dobra. Tak? Tak. Tak? I uwaga, teraz. Obrót takim samolocikiem dwa razy dookoła siebie. Tak, na ugiętych nogach. Raz. Świetnie. O, i stop. Stoję. Pięknie, w piruecie. Dwa. Tak. Raz. Dwa. Przyjęcie bicka. Pokazanie bicka jak Usain Bolt. No. Tak? I na koniec, żeby nie było to takie wcale proste, znowu mój najbardziej ekstrawagancki ruch. Okej, okay, dobra. W stylu... Załatwione. Pamiętamy całość. Muszę od początku. Pamiętamy całość? Mniej więcej. Ja nie pamiętam. Kto wykona tą choreografię lepiej? Napiszcie w komentarzach, bo ja uważam, że jakieś tam niewielkie szanse, ale posiadam. Jest tak. Postaram się. Raz, dwa, trzy. Trzy razy? Czy trzy razy miało być? Trzy. Dobra, jeszcze raz. A, widzisz? Raz, dwa, trzy. W prawo. W lewo. W prawo. Ręce, dwa obroty, Usain Bolt. I lecimy. I tak właśnie wychodzimy pięknie z kadru. Czas więc na show. Oceniajcie, komu poszło dużo lepiej. Muzyka gotowa. 3, 2, 1. Bok. Jeszcze raz. 3, 2, 1. Wyzwaniu, szczerze mówiąc, nie wiem, kto wygrał, niech widzowie to ocenią. Czas więc na kolejny challenge i będzie to wyzwanie sportowe, w bardziej twoim stylu. Zrobimy slalom w tych oto strojach i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Robimy to na czas. Najpierw Dominik tak, startuje, tak. Ja mierzę czas, a następnie zamieniamy rolę i sprawdzimy, kto jest po prostu szybszy, precyzyjniejszy i lepszy. Do stroja dzieła. Stroja.
Więc zasady, Dominik, są bardzo proste. Musisz wykonać z piłką, slalom, startując na linii środkowej, poruszając się jak najszybciej między kumusiami. Nie wolno ci przewrócić jakiegoś. Za każde przewrócenie jest minus 2 sekundy do tyłu i na koniec musisz zdobyć bramkę. Jeżeli zdobędziesz gola, odejmujemy ci 10 sekund. Dobra. Czyli możesz zyskać na koniec. Dobra. Właściwie dodajemy, nie, odejmujemy. Nie widzę nawet butów, więc no, zobaczymy. Ja wędruję na bramkę i zaczynam liczyć czas. Dobra. Powodzenia. Ja nic nie widzę. No, to jest problem. Proszę. Ale najlepsze jest to, że w ogóle nie widać, gdzie jest piłka. Ominąłem. Ale nie przewrócił ani jednego. No, tylko że ominął. Nie przewrócił, brawo, jeszcze tutaj. Cofaj się. Nie, musisz wrócić. Tam ostatnia, wracasz. Czekaj. Szybko. Który? Ten ostatni wrócił slalom. O, właśnie, lecisz. I strzela. Stop. Pięknie. 31,80 i nie było ani jednego strącenia. Szacun. Czas na mnie. Jest! Brameczka! No kurczę, nie wypowiadam się. Ale 10 za bramkę. Tak, masz 2 sekundy. Dwie sekundy, nie było źle. To się nazywa. Dzięki wielkie. Pomyślmy. Super. No niestety, piłka to nie moje powołanie. Ale w tańcu mnie zniszczyłeś, totalnie mnie zniszczyłeś. No to zobaczymy, co powiedzą na to widzowie. No ja troszkę w piłeczce też próbowałem. Super, bardzo Wam dziękujemy za obejrzenie. Subskrybujcie kanał, ruszcie skała, wbijajcie do Dominika i czekajcie na kolejne odcinki, które ukazywać się będą na tym kanale co tydzień. Piszcie naturalnie w komentarzach, jakie challenge chcecie, żebym czy to z Dominikiem, czy z innym youtuberem dla Was jeszcze wykonał. Subskrybujcie kanał, ruszcie skała, no i do zobaczenia. Hej. I łapkujcie, bo bym zapomniał. Piona.